Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kontynuujemy nasze rekolekcje, kontynuujemy słuchanie Słowa Bożego. Wielki Post, czas łaski trwa. Pan Bóg chce, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy z wytrwałością słuchali Jego słowa, słuchali Jego głosu, który woła do nas, do naszych serc. Chciałem podziękować Wam za to, że jesteście, za to, że możemy wspólnie, razem przeżywać te rekolekcje, słuchać razem Słowa Bożego, ale też przy tej okazji chciałem podziękować tym małżonkom, którzy się włączają w to dzieło, którzy dają świadectwo, którzy dzielą się o tym właśnie, jak przeżywają codzienne życie z Panem Bogiem w swoich domach. To jest piękne, bo nie tylko słuchamy Słowa Bożego i poznajemy różne historie biblijne, ale widzimy, że to, co Pan Bóg nam przekazał, że możemy tym żyć na co dzień. I chciałem Wam, siostry i bracia, którzy współtworzycie te rekolekcje, bardzo podziękować właśnie za Wasze świadectwo, za to, że razem głosimy Ewangelię i pokazujemy działanie Pana Boga w Słowie Bożym i w naszym życiu. Prosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas umacniał. Duchu Święty, Ty jesteś duszą naszej duszy, Ty jesteś pocieszycielem, jesteś światłością naszych sumień. Prosimy Cię, abyś przychodził do naszych serc, abyś umacniał nas, abyś nas oświecał, abyśmy byli otwarci na Twoje Słowo, abyśmy słuchali Twojego Słowa z otwartym sercem, żebyśmy cieszyli się z tego, że jesteś. Ty jesteś obietnicą dla nas, jesteś darem. Prosimy Cię, abyśmy doświadczali teraz mocy Twojego Ducha w naszym życiu. Chcemy też prosić Pana Boga o łaskę, wierności Słowu Bożemu, żeby to Słowo dalej nas przemieniało, przekształcało, żebyśmy tego Słowa słuchali, żebyśmy je przechowywali w naszych sercach, rozważali i żeby ono nasze serca zmieniało. Dzisiaj chciałbym, żeby tym rozważaniom naszym towarzyszyła para biblijna Abraham i Saraj, a później Abraham i Sara. Będzie kilka fragmentów, jeden taki kluczowy, ale posłuchajmy najpierw fragment z 12 rozdziału. Pan rzekł do Abrahama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Pan Bóg powołuje Abrahama do tego, żeby wyszedł ze swojego domu. I Abraham jest posłuszny temu i idzie, bo otrzymał obietnicę. Pan Bóg mówi: będę Tobie błogosławił, będziesz miał ziemię i będziesz miał potomstwo. Będziesz bogaty w potomstwo, będziesz miał bardzo dużo dzieci i przez to będziesz widział Boże błogosławieństwo. W 13 rozdziale znowu słyszymy takie słowa:
Rzekł Pan do Abrama, spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję Tobie i Twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię licznym jak pył ziemi. Jeśli ktoś może policzyć pył ziemi, policzone też będzie Twoje potomstwo. I znowu, idąc dalej, widzimy kolejne obietnice. Kolejna obietnica. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. I Abram rzekł, o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mojego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. Patrząc na życie Abrama i Sary, widzimy właśnie te obietnice. Pan Bóg tych obietnic daje dużo. Jeszcze jedna z 16 rozdziału. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. Moi drodzy, patrząc na życie Abrama i Saraj, choćby w tych kilku fragmentach, widzimy to, że Pan Bóg daje obietnicę, ale ta obietnica niestety zderza się z bardzo konkretnym problemem. Pan Bóg mówi do Abrama, będziesz miał liczne potomstwo, ale słyszymy o tym, że jego żona Sara jest bezpłodna. Jest to jakiś dramat i dla Abrama, i dla Saraj. Oni nie wiedzą za bardzo, co zrobić. I najpierw, tak jak słyszeliśmy w 15 rozdziale, Abram próbuje jakoś adoptować Damasceńczyka, Eliezera. Później Sara ma kolejny jakiś pomysł. Może jednak urodzi się potomek z Hagar, z jej niewolnicy. Na różne sposoby jakoś przechodzą przez te perypetie cały czas. I Abram i Saraj słyszą tą obietnicę, że Pan Bóg da potomka, no ale go nie ma. I na różne sposoby jakoś kombinują, po ludzku, po swojemu, jak to zrobić, żeby faktycznie ta obietnica się wypełniła. I w końcu dochodzimy do rozdziału 18. I to jest dla nas dzisiaj taki ważny tekst, rozdział 18, od 1 do 14 wersetu. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich,
o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż? Pan rzekł do Abrama: dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: nie, śmiałaś się. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, po tych wszystkich obietnicach i tym całym zmaganiu się z tą obietnicą, w końcu przychodzi po raz kolejny Pan Bóg do Abrahama, już, kiedy Pan Bóg zmienił mu imię, i daje jeszcze jedną obietnicę, bardzo konkretną. Mówi: za rok będzie potomek. I Abraham i Sara już są zmęczeni tym oczekiwaniem, bo tak jak już wspomniałem, i próbowali w jeden sposób, i próbowali w drugi sposób. Chyba się już jakoś zniechęcili, może się nawet poddali. Ale Pan Bóg daje jeszcze raz obietnicę. I ta obietnica się wypełnia. W 21 rozdziale Księgi Rodzaju słyszymy: Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Pan wyznaczył. Moi drodzy, słuchając tego słowa, trzeba powiedzieć, że wiele małżeństw niestety mierzy się z podobną sytuacją, z podobną trudnością, która dla wielu małżeństw jest bardzo trudna. Chcą mieć potomstwo, chcą mieć dzieci i jakoś nie udaje się. I wiele małżeństw przeżywa taką wielką rozterkę, wielkie trudności. Pan Bóg przecież obiecuje, mówi: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, a jakoś się nie udaje. Ale to słowo, które dzisiaj słyszymy, jest po pierwsze dla nas zachętą do tego, żeby trwać wiernie przy Panu Bogu i wierzyć Bogu do końca. Abraham i Sara czekali na potomka bardzo długo, ale skoro Pan Bóg dał obietnicę, to ją też wypełnił. I chcemy dzisiaj właśnie prosić Pana Boga o taki dar wierności dla nas w różnych sytuacjach, których doświadczamy, żebyśmy byli wierni Panu Bogu, żebyśmy Mu ufali, żebyśmy powtarzali za świętą siostrą Faustyną: Jezu, ufam Tobie. Może sytuacji do końca nie rozumiem, próbuję po ludzku różne sposoby, ale ufam Tobie. I moi drodzy, chciałbym, żeby dzisiaj też do tej refleksji, żebyśmy dołączyli dwa fragmenty Amoris Laetitiae, które też są dla nas ważnym nauczaniem współczesnym papieża Franciszka. I w numerze 178 papież pisze tak: wiele par małżeńskich nie może mieć dzieci. Wiemy, jak wiele wiąże się z tym cierpienia. Z drugiej strony wiemy również, że małżeństwo nie zostało ustanowione jedynie w celu zrodzenia dzieci. Dlatego choćby brakowało tak często upragnionego potomstwa, małżeństwo trwa jako związek i wspólnota całego życia, zachowując znaczenie i nierozerwalność. Ponadto macierzyństwo jest nie tylko rzeczywistością biologiczną, lecz przejawia się na różne sposoby. I dalej papież zachęca do tego,
żeby małżonkowie, zwłaszcza ci, którzy są dotknięci taką sytuacją, żeby byli otwarci na takie macierzyństwo duchowe, na to, żeby tworzyć faktycznie ze swojego małżeństwa dom z taką otwartością na innych ludzi. Ja sam, żyjąc w celibacie, też jakoś tego doświadczam, że widzę to coraz bardziej, że to, że ja żyję w celibacie, to jest też taka szansa, że ja mam więcej czasu dla innych ludzi. Nie mam obowiązku zajmowania się swoją żoną czy swoimi dziećmi, ale wejście właśnie w celibat uzdalnia mnie do tego, że mogę być bardziej dyspozycyjny dla różnych osób, że też mogę towarzyszyć ludziom, którzy przeżywają samotność. I myślę, że w kontekście też nauczania papieskiego też tak możemy spojrzeć na małżeństwa, które niestety zostały jakoś dotknięte tą sytuacją, że nie mają dzieci. I papież również w kolejnym numerze swojego dokumentu pisze tak: małżeństwo, które doświadcza mocy miłości, wie, że taka miłość jest powołana, by leczyć rany opuszczonych, by budować kulturę spotkania, by walczyć o sprawiedliwość. Bóg powierzył rodzinie projekt przekształcania świata w dom. Moi drodzy, my budujemy dom na skalę. Dla nas tą skałą jest Chrystus zmartwychwstały, Jezus, który daje nam siebie. My budujemy na tej skale i jak słyszymy, Jezus też zaprasza nas do tego, żebyśmy przekształcali świat w dom. I faktycznie, patrząc na współczesny świat, widzimy, jak wielu ludzi doświadcza samotności, opuszczenia, takiego cierpienia, bycia samemu. I chciejmy się też w czasie tego Wielkiego Postu otwierać na drugiego człowieka, którego Pan Bóg gdzieś stawia na mojej drodze, żebyśmy doświadczali tego, że jesteśmy zaproszeni wszyscy do przekształcania świata w dom. I zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie psalmem, który towarzyszy nam w dzisiejszej liturgii. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Mam na imię Łukasz. To jest moja żona Asia. Jesteśmy 13 lat po ślubie. Mamy 5 dzieci. 3 wspaniałe córeczki mieszkają tutaj z nami na ziemi. 2 dzieci jest w niebie. Pochodzimy z rodzin katolickich. Oboje od zawsze wierzyliśmy w Pana Boga. Tak nam się przynajmniej wydawało, że wierzymy. Dokładnie. Nasze wspólne małżeńskie życie zaczęliśmy od pięknego ślubu, wspaniałego wesela i wydawało nam się, że przed nami jest idealne życie, które będziemy kontrolować, które będziemy planować według naszych planów. Tak jakbyśmy chcieli. Tak. I okazało się jednak, że tak 4 lata po ślubie, że te nasze plany i te pragnienia, zaczęliśmy pragnąć mieć dziecko i że one nie są zgodne z tym, czego my pragniemy. I
jako młode małżeństwo dostaliśmy taki cios, bo straciliśmy nasze pierwsze dziecko. I wtedy na chwilę się zatrzymaliśmy i zauważyliśmy, że po ludzku nie jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkiego, czego pragniemy, że czegoś nam brakuje w życiu. I wtedy po raz pierwszy zaprosiliśmy Pana Boga do swojego życia poprzez wspólną małżeńską modlitwę. Nie było to łatwe, to było bardzo trudne, bo wstydziliśmy się siebie nawzajem, ale pragnęliśmy tak bardzo tego dziecka. I przełamaliśmy się. Tak, że zaczęliśmy się razem modlić i tak po roku otrzymaliśmy upragnioną córeczkę. No i Pan Bóg odszedł znowu na drugi plan. Zaczęliśmy pracować, wpadliśmy w taki wir pracy, pragnień. Tak, dążyliśmy znowu do czegoś. Chcieliśmy wybudować dom, chcieliśmy zmienić pracę i to wszystko się udało, ale czegoś znowu nam brakowało i wtedy się zatrzymaliśmy. Chcieliśmy znowu powiększyć swoją rodzinę i kolejny cios, bo kolejna utrata naszego dziecka, kolejnego. No i wtedy tak naprawdę się zatrzymaliśmy w biegu naszego życia. I to był rok 2018, kiedy ja wybieram się na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Ja w tym czasie jestem w domu, tutaj pracuję, opiekuję się też naszą córeczką. I w tym samym czasie, ale w zupełnie różnych miejscach, doświadczamy Pana Boga, doświadczamy Jego miłości. Obecności. Tak, to było coś niesamowitego i dopiero kiedy wróciliśmy do domu, ja wróciłam z pielgrzymki, zaczynamy ze sobą rozmawiać i okazuje się, że doświadczyliśmy tego samego. Pojawiają się łzy, wzruszenie, takie emocje i wiemy, że Pan Bóg się upomniał o nas. Teraz to wiemy, że On się naprawdę upomniał o nas i że teraz od nas zależy, co z tym zrobimy, czy powiemy Mu tak. No i tak postanawiamy, że chcemy Go zaprosić do swojego życia i rozpoczynamy od wspólnej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, pojawia się adoracja częstsza. Pojawia się pragnienie uczestniczenia w Eucharystii, nie tylko tej niedzielnej i odświętnej. Tak, i zaczynamy w ogóle przeżywać zupełnie tą Eucharystię w zupełnie inny sposób. Też zaczynamy się spowiadać częściej. I regularnie. No i wtedy okazuje się, że Pan Bóg nas przemienia, bo taką zgodę Mu daliśmy. I zauważamy, że w nasze życie ulega zmianie zupełnej, całkowitej, za naszą zgodą oczywiście. I wtedy doświadczamy tego, że możemy żyć inaczej, że Pan Bóg zaczął nas uleczać z różnych naszych grzechów, które były w naszym małżeństwie, z grzechu nieczystości, kłamstwa, zupełnie różnych innych. Znaczy zaczynamy patrzeć na siebie w zupełnie inny sposób, z taką miłością, prawdziwą miłością, którą gdzieś straciliśmy przez kilka lat. I to właśnie oczyszczenie, to uwolnienie, które dał nam Pan Bóg od tych grzechów, powoduje, że zaczynamy się zmieniać, że zaczynamy patrzeć inaczej na siebie, na życie. Że nie chcemy już ciągle czegoś pragnąć i dążyć do czegoś, tylko chcemy się zatrzymać i ten czas, który mamy, chcemy dać naszym dzieciom, chcemy dać sobie nawzajem. I już wciąż nie oczekujemy czegoś od siebie, tylko chcemy dawać, chcemy jak najwięcej dawać. No i Pan Bóg, im więcej mówimy Mu tak, to On więcej nam daje, bo dostajemy propozycję od znajomego księdza, abyśmy wstąpili do wspólnoty, co wcześniej w ogóle było abstrakcją dla nas. Nie chcieliśmy w ogóle o tym słyszeć, nie mówiliśmy o tym, a jednak przyjmujemy tą propozycję. Do kilku wspólnot. Tak, no i wtedy Pan Bóg działa jeszcze dalej, daje nam drugiego człowieka, który jest tak samo słaby i grzeszny jak my, bo my wcale nie staliśmy się idealni, o czym mogą powiedzieć nasi najbliżsi, nasze dzieci, nasi rodzice, przyjaciele. Nie jesteśmy idealni, ale właśnie Pan Bóg uzdalnia nas do tego, żebyśmy przepraszali, wybaczali, żebyśmy zupełnie inaczej na siebie patrzyli, patrzyli na drugiego człowieka. I w tych wspólnotach też Pan Bóg daje nam taką łaskę poznawania drugiego człowieka, który jest tak samo słaby jak my, ale też pokazuje nam, że warto żyć w rodzinie i czerpać z tej rodziny jak najwięcej, bo Pan Bóg dał nam nie tylko siebie, w małżeństwie, ale tak nam zaufał, że dał nam jeszcze dzieci, za które jesteśmy też odpowiedzialni i możemy im dać wiele albo nic i stracić to życie tak naprawdę. No i tak teraz pragniemy żyć, budując życie nasze małżeńskie, nasze rodzinne, tylko na Bogu. Wiemy, że świat proponuje różnego rodzaju pokusy, w cudzysłowie przyjemności, które tak naprawdę są złudne i tylko na chwilowe. Tak, zaspokajają nas na chwilę, dają dlatego na chwilę. Nie chcemy już naszego dawnego życia. Wiemy, że
Wystarczy powiedzieć Bogu tak i Mu zaufać, a On już resztą się zajmie, będzie nami się opiekował. Daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tak. I daje nam więcej niż pragniemy, bo pragnęliśmy jedno dziecko, a teraz Pan Bóg dał nam 3 wspaniałe córki i takie pragnienie w sercu, aby nasza rodzina była jeszcze większa, więc to jest niesamowite. I tak teraz pragniemy żyć, budując nasze życie, nasze małżeńskie życie, nasze rodzinne życie, oczywiście na Panu Bogu. Wiemy, że świat oferuje, kusi wszelakimi przyjemnościami, w cudzysłowie przyjemnościami. Które dają tak naprawdę szczęście na chwilę. I są złudne. Tak, dlatego też chcemy zaprosić Pana Boga i tak chcemy żyć. I wiemy, że wystarczy powiedzieć Bogu tak, a On o wszystko się zatroszczy, będzie z nami i będzie nam pomagał. I daje nam więcej niż prosimy, bo my prosiliśmy tak naprawdę o naszą jedną córeczkę, a Pan Bóg tak rozmnożył naszą miłość i dając nam jeszcze 2, razem mamy 3 wspaniałe córki i daje nam jeszcze pragnienie, żeby jeszcze bardziej właśnie rozwijać naszą rodzinę i żeby było nas jeszcze więcej. Także to jest coś niesamowitego, jak On potrafi przemieniać nasze serca. Daje nam jeszcze więcej niż prosimy. Znacznie więcej. Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta. Gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa chcemy słuchać Słowa Bożego i budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus. Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa. Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku. Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć. I pomaga w codziennych wyborach. To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna. Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia. Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia. Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.